Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Jak widzicie przede mną tajemnicza paka z Go Hobby. Jeszcze dobrze nie otworzyliśmy poprzedniej, a już przyszła następna. Zaraz otworzę ją, pokażę wam co przyszło, czym będziemy się zajmowali w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że będzie kilka ciekawych unboxingów. Mam nadzieję, że trafimy świetne karteczki. Mam nadzieję, że update bardzo szybko uda nam się skompletować. Moje ulubione bąbelki, jak wiecie. I co mamy? Mamy przede wszystkim... Poczekajcie, wyciągnę wszystko. Mamy tak. Mamy boxa. Box dedykowany wersji Update Edition Champions League 2014-2015. W zasadzie powinniśmy już mówić nawet 2015. W środku są saszetki. Saszetka zawiera... karton box zawiera 50 saszetek. Będziemy go otwierali, zobaczymy co trafimy. Mam nadzieję, że karty będą zacne, karty będą fajne. Box ten różni się od boxów wydanych w tradycyjnej edycji tym, że jest w wersji leżącej. Tamte boxy były bardziej stojące z tego względu, że tam karty też były ustawione w ten sposób w pionie, a nie tak, saszetki w pionie, a nie tak jak tutaj w poziomie. Oprócz tego mamy coś takiego, to jest karton kolekcjonera. Karton zawiera 10 saszetek plus 3 karty, aż 3 karty z limitowanej edycji. No niestety mamy tutaj Lewandowskiego, który wyszedł też w pewnej gazecie i jest go mnóstwo. Jest oprócz tego plakat z listą kontrolną. Boksik, pudełko kolekcjonera dosyć fajne, na pewno warto je mieć, warto otworzyć. Pudełko dosyć duże w porównaniu z pudełkami, które były wydawane poprzednio. No i oprócz tego, poczekajcie, wyciągnę. Mamy mega zestaw startowy, który zawiera nowy klaser, jak widzicie, jest mniejszy, już same opakowanie jest mniejsze. Oprócz tego dostajemy 6 saszetek plus 3 karty z limitowanej edycji i jedną kartę XXL. Mega zestaw startowy, jak widzicie, kosztuje 39 zł i 99 groszy. No będziemy go otwierali, zobaczymy co trafimy, zobaczymy jakie nam się karty przytrafią, zobaczymy jak wygląda album, zobaczymy też czy album jest zaprojektowany tylko i wyłącznie na tą edycję, w sensie takim, że wejdzie tylko te 100 kilkadziesiąt kart, nie więcej. No dobra, ja sobie zamówiłem coś takiego w Go Hobby, pod spodem macie link, jeżeli chcecie możecie skorzystać. Ja już teraz zapraszam was na unboxingi, myślę, że box podzielimy na 3-4 części, otworzymy sobie też pudełko kolekcjonera, no i na pewno mega zestaw startowy, zobaczymy z czym się je nowy klaser. Dzięki, już teraz zapraszam na kolejne unboxingi, pozdrawiam was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć!